Buongiorno ragazzi, jestem Fabrizio, od 3 lat mieszkam w Polsce. Każdy Włoch lubi pizza i każdy Polak lubi pizza. Wszyscy myślą, że aby zrobić dobra pizza, trzeba być kucharzem albo jak się mówi u nas pizzaiolo. Ale nie, to nie, potrzeba tylko dobra mąka, aby zrobić dobra pizza. Czego potrzebujemy? Oil, oliwek vergine, extra vergine, jeszcze woda, drożek, mąka, oczywiście taka bardzo dobra. Dodamy do miski mąka. Potrzeba 250 gram. Sitkujemy. O tak. O już. Teraz co robimy? Zrobimy jak po prostu zegarek. Jedna rączka ruszamy i druga nalewamy woda. O tak. O. I będziemy ruszać o tak. Jak zegarek. Damy 6 gram sól i jeszcze 6 gram cukru. Damy olej na górę. I na boczki. O tak. I teraz ruszamy o tak, aby jak łamać ciasto i miksować. O tak. Ecco qua, już. Ok, teraz damy folia. O tak. Ecco qua, już. I potem jeszcze damy o tak. Teraz zostawiamy na 3 godziny, aby rosnąć ciasto. Ciasto już rosło i możemy łożyć tutaj na blacha. Aby ciasto nie się rozklei tutaj. Bardzo ładny, bardzo miękki. O, jak fajnie się pracuje. O, widzę, że są bąbelki. Bardzo dobrze. I wystarczy to o tak, ręcznie po prostu. Teraz zrobimy troszkę dziurki. O tak. Możemy używać widelec albo nóż. Aby ciasto nie będzie, o tak, dziurkami, nie będzie rosnąć krzywe. Ważne są produkty. Trzeba pomidor. Dobre. Sól. Oliwek, bardzo dobre. Extra vergine. Jeszcze bazylia. O, jaki fajny bazylia, świeże. Super. To. Teraz damy troszkę tutaj oliwek. O tak. Dodamy ten passata pomidorowa. Może być passata pomidorowa. Trzeba ruszać równo. Nie za dużo, nie za mało. Aby nie być za ciężko tutaj na ciasto, bo nie jest dobre. O tak. Po prostu. Damy troszkę o tak sól. Troszeczkę jeszcze oliwka na górę, a jak się robi u nas i dobrze. Teraz układamy pizzę do piekarnika. Nastawiamy piekarniku do 220 stopni. Dlaczego nie położyłem mozzarella od razu? Bo ona się sparzy i trzeba gotować ciasto i sos pomidorowy około 10 minut, około 220 stopni, a potem zdejmujemy blacha. Położymy mozzarella i znowu do piekarniku jeszcze 10 minut. Mozzarella mamy do lodówce. Już była krojona, bo trzeba, że ona puka woda, bo inaczej ciasto będzie za miękki. I dodamy po prostu, o tak, mozzarella na górę. O tak. Teraz dodamy bazylia, o tak. Będzie pachnące. I użyjemy do piekarniku.
sprawdzę, czy naprawdę wyszło dobra. Daję oliwkę. O. Super. I czak. Lekka. Chrupiąca. Ten mąka się nadało, robiła różnica. Bardzo dobra.